report, mam oprawę, port wewnętrzny, port zewnętrzny, trzy części składowe portu gdańskiego. My popłyniemy oczywiście przez port wewnętrzny, stocznie do Westerplatte i z powrotem. Port zewnętrzny jest poza zasięgiem naszej wycieczki. Po prawie bucie północnym cypel wyspy z Pikszów. Wyspa została utworzona na przełomie XVI-XVII wieku. Przekopano wówczas nową Motławę. My, przypomnę, jesteśmy na korycie starej Motławy. Do baru przechodzimy prawą burtą. Bar jest na rufie. Ubikację mamy od strony rufy po lewej i po prawej bucie. Welcome, ladies and gentlemen. Now we are beginning our crew. This is half hour to the station. Please next on the information. And our ship from the backside is waiting for you, our small bar. And you can find also two restrooms. You can find two restrooms which are situated also from the backside of our ship. The first waterway, this is Motława River, and you can see how it's looking Gdańsk from this river, beautiful town, which leading us to the adventure. You can see plenty entrances to town Gdańsk. Gate, we are calling Water Gate. Gdańsk, we have just interesting plan, no marketplaces, a main center of town, but each street is leading us from west to the east, where is beating through centuries our heart for town Gdańsk, Motława River. Geehrte Gäste, jetzt empfangen wir unsere Reise, welche gedauert halbe Stunde. Bitte als hinter unserem Schiffe können Sie kleines Bar finden, ausgezeichnete Essen und Getränke. Und können Sie auch zwei Toiletten finden. Jetzt auf der rechten Seite Speiche Insel, links lange Briefen kann sehen. Und mit Mordlau gehen wir jetzt geradeaus. Po naszej lewej bucie Żura Gdańskiej, największy średniowieczny dzik Europy, zabudowano go w 1444 roku. Przenoszono dzięki dźwigowi ciężary, stawiano maszty na żaglowcach. Żurawnicy chodzili w wielkich kołach deptakowych. Własnym ciężarem ciała dawali siłę dźwigowi, mógł podnosić 2 tony, 2,5 tony. Po naszej prawej bucie zobaczymy ulicę Szafarnia, dawna XIX-wieczna przystań portowa została zamieniona na współczesną przystań na tysiąclecie Gdańska. Przypłynęli tu pierwsi żeglarze, zacumowali w centrum starego portu. Stary port zaczął być portem turystyczno-rekreacyjnym. Please, from left-hand side, you can see now famous crane, which was ready in Gdańsk in 15th century, 1444. Earlier can take over 4,000 kilo. Also today this number is making big impression. Today inside you can find plenty exhibitions because crane belong to Maritime Museum, which is situated from right-hand side. Links Danzig is Grantor aus 15. Jahrhundert. Po naszej prawej uczestnicy z Pigleży oliwa mieć panna odbudowana dla potrzeb Muzeum Morskiego w Gdańsku. Są tylko pierwszy statek zbudowany po wojnie w Polsce w listopadzie 1948 roku strzec w okolicy Jufowej w stocznie Gdańskiej, obecny statek Muzeum. 82 metry długości na linii wodnej. 12 to nie dojdzie.
the right-hand side, you can see now museum ship named Soudek, a z tej leśnej side. 12 meter länge muzeum ship has Soudek. Zarówno Soudka, spicherz królewskiego, jak również hotel i restauracja, dawne budynki elektrociepłowni są siedzibą Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, we przyprawie zmian, co wiązuje się z the Royal Zenon Power Plant. Today, the Philharmonic Music and Hotel. The Power Switch Designer in Schweizer Traveler, the Hubbard Press. And the local Bull Philharmonic, the Boydemont and the Museum. Po naszej lewej bucie targemy rybackie wygląda się miejsce, gdzie niegdyś cumowały ludzie rybackie. Przypomnę się, że rybokracja kupantowa mośrodną rybą, stąd te nazwy. Wasza łabędź była ważną częścią między murami ogromnymi miasta. Od strony lotnictwa pragnę przyjechać wodowego. Passing river of Gdansk. We call it Little Amsterdam. Very nice place. There's plenty of tourists. Visits here. Głupowy mostek nazywany Babilniczym kończy bieg kanał Radunicz. Następnie w sprawie pana wykopany został przez Szykałów. You can see entrance of Channel Radunia. This was channel beginning around Kastlinders. That means Radunia Canal.